Witajcie kochani, po raz kolejny dziś. Chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus 25 lat odnalazł mnie. Byłam w sytuacji bardzo tragicznej, kiedy alkohol, papierosy przysłoniły moje życie i stały się w moim życiu priorytetem. Nie rodzina, nie praca, nie kościół, ale alkohol i papierosy. Oczywiście pomocy szukałam w kościele. Chodząc, biegając co miesiąc do spowiedzi, do komunii, ale to w ogóle nie zmieniło mojego życia. W ogóle nie zmieniło mojego życia. I któregoś dnia pewna dziewczyna powiedziała mi, że Jezus jest dobrym Bogiem, że On może zmienić moje życie, że w Słowie Bożym jest prawda. I głosiła mi Ewangelię, dobrą nowinę o Chrystusie. Ja po prostu nie uwierzyłam jej i zaczęłam czytać. Zaczęłam czytać, aby po prostu jej powiedzieć, że ona się myli, a ja jestem w prawdzie. Bo zawsze mi mówiono, że Kościół katolicki to jedyna prawda. I kiedy czytałam Słowo Boże, Pismo Święte, wtedy zobaczyłam, że to ona mówi prawdę, a mnie okłamują. Wtedy zobaczyłam, że jedyną drogą do nieba jest Jezus Chrystus. Że Jezus jest prawdą i nie ma innej prawdy, tylko Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I do Boga możemy tylko przyjść właśnie tą drogą, przez Jezusa Chrystusa. Nie możesz przyjść przez Marię, nie możesz przyjść przez Piotra, Pawła, ani żadnego innego człowieka, dlatego, że Bóg to ustanowił. Jezus Chrystus jest drogą. Jezus Chrystus jest prawdą i życiem. I do Ojca przychodzisz tylko przez Jezusa. Kochani, Słowo Boże mówi, musicie się na nowo narodzić, gdyż nie użycie Królestwa Bożego. Musicie się na nowo narodzić. Co to oznacza? Napisane jest, że wszyscy ci, którzy przyjęli do swojego serca, do swojego życia Jezusa jako Pana i Zbawiciela, są dziećmi Bożymi. Co to oznacza? Oznacza to, że nie wszyscy są dziećmi Bożymi. Tylko ci, którzy zaprosili Jezusa do swojego serca. Tylko ci, którzy oddali życie Jezusowi, są dziećmi Bożymi. Wszyscy inni idą do piekła. Ale ty dzisiaj możesz podjąć decyzję. Możesz zmienić swoje życie. Możesz zawrócić z tej szerokiej, przestronnej drogi, która wiedzie na zatracenie. Oddaj życie Jezusowi. Przyjdź do nas, pomodlimy się z Tobą. Słowo Boże mówi, uwierz w swoim sercu i wyznaj ustami, że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem. Amen. Zgadza się. Tak jest. Tak jest. Bóg miłuje każdego, kto jest w Jezusie Chrystusie. Bóg kocha każdego, kto oddał życie Jezusowi. No. Którzy się nawracają. Dokładnie tak. Do Jezusa Chrystusa. Nawracają się. Dobrze. Później głos oddamy Panu. Może niekoniecznie mikrofonu. A więc Słowo Boże mówi, że każdy, kto uwierzy w swoim sercu, że Jezus jest Synem Boga, że umarł i zmartwychwstał i wyzna to swoimi ustami, zbawiony będzie. Więc dzisiaj podejmij decyzję o tym, że Jezus Chrystus, że wierzysz w to i wyznajesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Podejmij decyzję, czy chcesz Go zaprosić do swojego serca, czy chcesz oddać Jemu swoje życie. Podejmij decyzję. Bo sama wiedza ci nie zbawi. Sama wiedza nie wystarczy. Musicie się na nowo narodzić. Słuchajcie, w Słowie Bożym są opisane dwie drogi. Jedna jest szeroka i przestronna i wiedzie na zatracenie. Na tej drodze w ogóle nie musisz liczyć się z Bogiem. Możesz być ze swoim ego. Na tej drodze możesz mieć wszystko, co chcesz.
robić, co ci się podoba i w ogóle z Bogiem się nie liczyć. To jest droga, która wiedzie na zatracenie. Ale jest też jeszcze jedna droga opisana, mianowicie wąska droga i ciasna brama, która wiedzie do żywota. I tą drogą jest Jezus Chrystus, nikt inny, żaden człowiek, tylko Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. Jest drogą. On utorował nam drogę do Ojca poprzez swoją mękę, poprzez krzyż, który wycierpiał. Tylko Jezus może cię doprowadzić do Ojca. On przyszedł po to, aby pojednać nas z Ojcem. On został odrzucony, abyś ty był pojednany z Bogiem. Kochani, religia mówi, że jest jeszcze jedna droga do czyśćca. Słuchajcie, to jest kłamstwo. Czytałam Biblię i szukałam, czy jestem czyściec, czy nie. Czyżby Bóg zapomniał? Nie, Bóg nie zapomniał. Po prostu nie ma żadnego czyśćca. Tu na ziemi masz czyściec. Wyczyść się tu Jego świętą krwią. Niech On tutaj ciebie obmyje. Obmyje cię tylko wtedy, kiedy podejmiesz decyzję, że chcesz, żeby był Panem twojego życia, Panem i Zbawicielem. Tu na ziemi, jeśli nie pojednasz się z Bogiem, to nie będziesz zbawiony. Spotkasz Boga na sądzie, jako sędziego. Ale wcale nie musisz iść na sąd, jeśli dzisiaj podejmiesz decyzję, że oddajesz swoje życie Jezusowi. To jest twoja decyzja. Kochani, my uzdrawiamy chorych i uwalniamy zniewolonych. Jeżeli potrzebujesz takiego uzdrowienia, z czegokolwiek, bądź uwolnienia, cokolwiek to jest, narkotyki, alkohol, papierosy, pornografia, cokolwiek to jest, jeśli masz depresję, raka, jakąkolwiek chorobę, cukrzycę, cokolwiek, my uzdrawiamy w imieniu Jezusa chorych. Sami zostaliśmy uzdrowieni i uwolnieni i robimy to dlatego, że żywy Bóg mieszka w nas. Przez swego Ducha Świętego i kiedy nakładamy ręce, tak jak Jezus nakazał, to ludzie są uzdrawiani. To ludzie są uzdrawiani. Mamy świadectwa uzdrowienia z raka, gdzie lekarze dali kobiecie 3 miesiące życia, z przepukliny międzykręgowej, z różnych bólów, kolan, stawy i tak dalej. Tysiące moglibyśmy opowiadać i opowiadać. Bóg dzisiaj jest żywy, Bóg kocha i On tak jak wtedy uzdrawiał, tak i dzisiaj uzdrawia. Kochani, o 18:00 na ulicy Przedborskiej mamy spotkanie i tam będziemy się modlić o chorych i uwalniać zniewolonych. Dlatego zapraszam was, jeżeli potrzebujecie uzdrowienia, Przedborska 10, 18, już za chwilę. Jeżeli chcesz, jeżeli potrzebujesz, podejmij decyzję. Podejmij decyzję. Zapraszamy. 18 godzina, dzisiaj, Przedborska 10. Jutro nabożeństwo mamy o 10:30, właśnie też na Przedborskiej 10. Zapraszamy. Poznaj żywego Boga. Poznaj prawdę. A prawda cię wyswobodzi. Amen. Hallelujah.